pokażę teraz, co tutaj w środku jest. No, słychać fale na Sekwanie, bo przejeżdżała motorówka tędy, więc są co, dwa fotele, nawigacja, dwa fotele obrotowe, skrzynia automatyczna, no tam zainstalowałem już kamerę, Garmina, tu jest miejsce na telefon, tak na razie to wszystko jest prowizorycznie. No i tutaj pokażę, co tutaj. No, przy samym wejściu jest kibelek, także no, można go używać w ten sposób, że tą nóżkę trzeba schować i można siadać na kibel. Tutaj jest teraz lodówka, piwko jest, na razie się nie chłodzi, bo na razie jeszcze tego wszystkiego nie włączyłem. Tutaj jest kuchenka, dwa palniki, tutaj jest zlew, tu wstawiłem różne rzeczy, które mogą się przydać. Tutaj są szafki, szafka jedna, taka szafka jest, są raz, dwa, trzy półki, no i tutaj różne rzeczy jeszcze są. Na razie to nie jest jeszcze jakoś zagospodarowane, bo jeszcze nie wiadomo, co zrobić. Tutaj w tym miejscu można badać prysznic, tam jest łóżko jest, śpi się w poprzek, takie są rozszerzenia karoserii, żeby można było spać. Ja tu już parę razy spałem, jest bardzo dobrze. Tutaj są w nogach są szafki, szuflady. No i to tyle właściwie, no co tutaj jest. Tu jest gaz. Tu jest gaz, butla gazowa. No i różne, tu jeszcze jest jedna, tu szuflada jest. I tu jest jeszcze szuflada. No z tyłu jest bagażnik duży. Może jeszcze pokażę go. W takim razie jak to z tyłu wygląda. No z tyłu to wygląda tak. Bagażnik jest. No na razie nie wiadomo jak to jeszcze będzie zagospodarowane. No i to tyle.